Cześć, mam na imię Piotrek. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do obejrzenia Żółtego Misia. A cóż to właściwie jest Żółty Miś? Żółty Miś pojawił się mniej więcej 2 miesiące temu i jest członkiem naszej rodziny. Żółty Miś to moje marzenie. Marzenie mniej więcej od 2 lat, które wreszcie udało się zrealizować. A nie jest Żółty Misiu jeszcze skończony, nie jest jeszcze wykończony, ale dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak na dzień dzisiejszy prezentuje się. Korzystając, zobaczcie, z pięknej pogody, takiej właściwie już wiosennej, w takiej aurze natury, bo mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w takich pięknych warunkach natury będzie się misiu pojawiał w filmikach. Zaprezentuję go Wam pokrótce. Uwaga! To jest żółty miś. Miś jest brudny dziś, bo wczoraj padało. Aczkolwiek nie zwracajmy na to uwagi. Misiu jest zarejestrowany na 3 osoby. Tak więc w miarę wygodnie 3 osoby mogą się tutaj w nim pomieścić. Co ważne, misiu jest w miarę wysoki i przy moim niekoniecznie dużym wzroście 1,75 m, bo 1,74 m mojego wzrostu w zupełności wystarczy, żeby mieć jeszcze sporą rezerwę nad głową w środku. No to co? Zapraszam do misia. Misiu jest w tej chwili na etapie, o, mniej więcej takim. Jest wykonana izolacja i na ścianach, i na suficie, i na podłodze. Pod podłogą na ścianach zastosowałem styrodur 50 mm. W szparach pomiędzy zastosowałem piankę zamkniętokomórkową i to wszystko mniej lub bardziej pięknie, tak jak potrafię, nie jestem budowlańcem, owinąłem folią alu, tak żeby stworzyć taki fajny termosik. To dzisiaj będzie obiad, będą gołąbki. No to co, wchodzimy do środeczka. Wchodzimy do środeczka. I co my tutaj w środku mamy? No mamy nie jakiś wielki pojazd. Tutaj drzwi są jeszcze do dokończenia. O, tak się mniej więcej prezentuje z tej strony. Kolejnym etapem, który będę tutaj wykonywał, to jest założenie instalacji elektrycznej. Od razu, jeżeli ktoś by oglądał ten filmik i miałby ochotę zostawić mi w komentarzu dobrego elektryka w okolicach Poznania, będę bardzo wdzięczny. Trzeba poprowadzić elektrykę. Docelowo jest plan taki, żeby tutaj w tym miejscu pojawiło się łóżeczko rozsuwane. Tak? Takie na 1,40 m mniej więcej. Mam nadzieję, że wystarczy. Malutka szafka z umywalką i z lodóweczką. Tak? Tutaj na tej ścianie z kolei będzie zamontowana szafa, albo może raczej szafka. Tutaj nawet coś już na podłodze jest delikatnie wyrysowane. Od dołu do góry będzie szafka. Także jak sobie usiądziemy tutaj na łóżeczku, to będzie można sobie wysunąć blat i na przykład poglądać fajne filmy na laptopie. A jakie to są fajne filmy? Fajne filmy to są na przykład takie filmy. O, i przy okazji serdeczne, bardzo serdeczne pozdrowienia dla Kasi i Łukasza, bo to oni sprawili, że nad tym właśnie projektem zacząłem się pochylać. To ich filmy, to ich vlogi spowodowały, że pomyślałem, kurde, chyba warto pójść w tym kierunku. Tak więc za chwileczkę planuję obejrzeć kolejny odcinek z ich vloga.
do którego serdecznie także ich, także Was zapraszam, żeby śledzić. No i gołąbki. Za chwilę będą gołąbki. O proszę, a Łukasz akurat coś opowiada o ciasteczkach. Kochani, jeżeli będziecie chcieli śledzić mniej czy bardziej udane filmy z konwersji misia, jak prace postępują, być może podzielić się swoim doświadczeniem. Jestem bardzo otwarty na Wasze sugestie, ponieważ nie jestem znawcą tematu i dopiero się uczę tego. To serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia tego, co się będzie w tych filmach działo. Jak będziecie mieli ochotę, serdecznie zapraszam zostawić kciuka w górę, może. Będzie to dla mnie motywacja i będzie to dla mnie sygnał, że może warto kręcić takie filmiki. Serdeczne pozdrowienia z słonecznej, leśnej okolicy.